Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Bezbrana woda na Arabie to dla jednych niebezpieczeństwo, ale dla drugich idealne warunki do uprawiania sportu. Ze mną Bartosz i Jakub, którzy uprawiają kajakarstwo freestyle'owe. Przyjechaliście dzisiaj do Myślenic. Czym jest dla Was ta rzeka? Jakim sposobem na Wasz sport? Jest na pewno świetną szansą do treningu. To jest coś, czego szukamy latając po świecie. Całą zimę na przykład spędzam w Ugandzie, trenując właśnie na takich falach. A teraz na wiosnę wielkie roztopy w Kanadzie, też się tam jeździ po to, żeby się przygotować. Tak naprawdę za półtora miesiąca Mistrzostwa Świata w ogromnym odwoju na ogromnej fali. To jest szansa na trening, ale też szansa na zabawę, no bo no miłość do sportu, ale to przez zabawę, jaką on dostarcza. Wytłumacz nam, na czym polega kajakarstwo freestyle'owe? Kajakarstwo freestyle'owe to jest właśnie surfowanie na falach, bawienie się w takich odwojach, takich walcach, gdzie ta woda zawraca, wykonywanie różnych figur. Podczas przejazdu, podczas zawodów mamy 45 sekund na prezentację jak największej ilości kombinacji trików. Jest ona dowolna, my ją dobieramy, jest trzech sędziów, która ją ocenia. Tutaj dzisiaj bawimy się, robimy też fajne zdjęcia, zbieramy materiały promocyjne, dlatego że to jest super okazja po to, żeby naprawdę polatać i wykorzystać żywioł, jak jest woda. Dla niektórych to jest klęska, ale dla nas to jest szansa, na którą czekamy praktycznie dwa lata, żeby ta fala się pojawiła. I nie ma takiej obawy, że ta fala Was porwie? Sama fala nie jest dla nas zagrożeniem z uwagi na to, że trenujemy już 15 lat prawie i to jest masa doświadczenia, na pewno wszelkie środki bezpieczeństwa są z naszej strony zachowane, mamy plan w razie jakichś, powiedzmy, wypadków. Największym zagrożeniem są drzewa, lodówki, śmieci, czyli coś, co niestety ludzie lubią wrzucać do rzeki, szczególnie takie sztuczne właśnie przedmioty, ale zawsze dlatego jest jedna osoba na brzegu z gwizdkiem, z rzutką, sygnalizatorem, żeby drugą osobę wtedy ściągnąć z fali, zawiadomić, że musi z tej fali uciec. Jakub, widzieliśmy Ciebie w rzece, w naszej Rabie. Powiedz, jakie tam panują warunki, jeśli chodzi o uprawianie Waszego sportu? No, generalnie jest to jedno z lepszych miejsc najprawdopodobniej tutaj w okolicy, bo dzięki tej formacji dna utworzyła się bardzo fajna fala, która, no, tak jak Bartosz wspomniał, nadaje się idealnie do uprawiania naszego sportu. Szansa jest bardzo rzadka, bo z reguły to jest mniej więcej raz na rok, raz na dwa lata, więc tym bardziej jesteśmy szczęśliwi. Wczoraj byliśmy tutaj, poziom wody był nieco mniejszy, ale dzisiaj wydaje się, że warunki są idealne, tak więc nic nie pozostaje, tylko dobrze się bawić. No właśnie, my przyjechaliśmy tutaj dzisiaj w związku z ostrzeżeniem przeciwpowodziowym i trochę sobie tak pomyśleliśmy, że widzimy na brzegu jakichś szaleńców, którzy chcą wskoczyć do wody. Czy tak ludzie Was postrzegają? Z reguły tak, ale częściej bardzo pozytywnie odbierają to, co robimy i są pozytywnie zaskoczeni, że można rzeczywiście tak wykorzystać formacje, które się tworzą na rzece. Rzeczywiście niebezpieczeństwo, tak jak też Bartosz wspomniał wcześniej, jest trochę większe z powodu tego, że płyną jakieś elementy, drzewa i tak dalej, ale przy zachowaniu jakichś tam podstawowych reguł i zasad bezpieczeństwa nie ma najmniejszego problemu, żeby dobrze się bawić i wykorzystać ten powodziowy stan wody. Dziękujemy i życzymy owocnego treningu. Dziękujemy.